Akcja. Panie Robercie, proszę powiedzieć, jakim doświadczeniem dla pana było udział w nowym filmie Marka Kotarskiego, Baby są jakieś inne? Nowym. Począwszy od sposobu realizacji tego filmu, a kończywszy na temacie. To wszystko było nowe rzeczywiście. Rola drugiego, jaką pan gra, jest, jak również pierwszego, którego gra Adam Woronowicz, to są bardzo ciężkie role, ponieważ przez cały czas panowie mówią, pracują tekstem. Czy pan jakoś specjalnie się do tego przygotowywał? Musiałem się tego tekstu nauczyć przede wszystkim, bo inaczej byśmy tego nie zagrali, gdybyśmy się nie nauczyli. Tak, no mieliśmy do nauczenia ponad 90 stron tekstu, bardzo specyficznego tekstu, pisanego słynną frazą Koterskiego, z tymi wszystkimi powtórzeniami, inwersjami i tak dalej. Więc już samo przyswojenie tego tekstu rzeczywiście było bardzo, bardzo ekstremalnym wyzwaniem. Raczej tutaj trzeba było, mówiąc żartobliwie, zadbać o kondycję fizyczną, bo spędzaliśmy 12 godzin dziennie siedząc w samochodzie. I to trwało przez 20 parę dni, więc rzeczywiście było bardzo trudno. W czasie realizacji tego filmu nie mogli panowie w żaden sposób improwizować, musieliście się trzymać scenariusza. Czy to było jakieś utrudnienie dla pana? Czy pan lubi taki sposób pracy właśnie, że reżyser rządzi, a pan zupełnie musi się podporządkować? Czy lubi pan również improwizować? Myśmy o tym rozmawiali wcześniej, jeszcze przed zdjęciami, że ten tekst musi być taki, jaki jest i musi paść dokładnie w taki sposób, jaki został napisany. Bo Marek bardzo wyraźnie dał do zrozumienia i podkreślał to, że to nie jest, że ważne jest nie tylko to, o czym oni mówią, ale też to, jak oni mówią, prawda? W jaki sposób oni mówią. To jest też integralny jakby element tego filmu. Trudność polegała na tym, żeby ten język Marka Kotarskiego przyswoić na tyle, żeby on później przez nas ten wygłaszany, żeby brzmiał naturalnie, żeby nie miało się takiego poczucia, że my to czytamy, prawda, albo gdzieś tam właśnie wymyślamy, odtwarzamy w pamięci, tylko żeby miało się poczucie, że dokładnie ci dwaj tak mówią, prawda. Więc to jakby było wyzwanie. Marek wspominał już po realizacji, że tam jest kilka jednak takich ingerencji, przestawień, które niekoniecznie wynikają z jakiejś inwencji mojej, ale czasami po prostu być może się pomyliłem, a czasami pomyliłem się na tyle dobrze, że okazało się, że Marek usłyszał, że ten rytm zdania na przykład jest lepszy i wtedy to już zachowywał, ale dosłownie były incydentalne sytuacje, to było 4-5 razy może w ciągu tego całego filmu. W filmie gra pan z Adamem Woronowiczem. Proszę powiedzieć, jak panom się współpracowało razem w tak trudnych warunkach? No wie pani, to taki związek na 20 parę dni, bardzo trudny związek. Dwóch facetów, 12 godzin, którzy spędzają razem, facetów o różnych temperamentach, różnych doświadczeniach, więc czasami oczywiście z racji też tego, że przygraliśmy inne postaci, więc na tyle, żeśmy się też zdążyli utożsamić z tymi postaciami, że czasami już rozmawialiśmy właściwie tym tekstem między sobą. W filmie pada wiele tez na temat kobiet. Chciałabym się dowiedzieć, czy pan się zgadza z tym, co mówi Marek Koterski. Dla mnie osobiście to jest bardzo prawdziwy film. To oczywiście sposób, w jaki oni o tym mówią, może tutaj być dosyć kontrowersyjny dla niektórych. Właśnie mniej istotne jest tak naprawdę, wydaje mi się, to, co ja o tym myślę. Bardziej istotne jest, było zawsze dla mnie w trakcie realizacji filmu i właśnie już teraz, to co myśli o tym mój bohater po prostu i to co widzowie pomyślą na ten temat. A jak pan myśli właśnie, z jakim odbiorem ten film spotka się w Polsce? Ja bym po prostu chciał, żeby ten film zobaczył jak najwięcej ludzi, tak jak zawsze. I żeby po prostu ten film nie pozostawił nikogo obojętnym. No już ja wolę zdecydowanie skrajne reakcje. Albo uwielbienie albo nienawiść, natomiast to, co jest pomiędzy, to jest letnie, więc myślę, że najgorzej byłoby, gdyby ludzie wychodząc z kina po prostu tak kwitowali ten film, tam po prostu takie coś tam i od razu szybko o nim zapominali, no to by było niemiłe. Kupuje baba serek, dwie bułki, trzy parówki, coś tam za 11,20 i płaci kartą, płaci. Ja to drugiej kasy, ale tamta z tamtej i tak przechodzi do tej, bo jeden czytnik mają. No tam sprawdzają. W systemie. Przez satelitę. Czy baba ma na koncie 11,20? 11,20. I teraz PIN i zielony.
panowie gotówką czy kartą? Gotówką. Proszę powiedzieć, w jaki sposób doszło do współpracy kadru z Markiem Koterskim przy jego najnowszym filmie? To jest trzeci nasz projekt, który po nowym otwarciu dokonanym w kadrze przez Jurka Kapuścińskiego został zrealizowany. Studio jest nastawione głównie na młodych twórców, na debiuty, ale mamy taki pomysł, żeby od czasu do czasu były także, powstawały w kadrze produkcje uznanych mistrzów polskiego kina i stąd współpraca z Markiem Koterskim. Film, który jest bardzo kameralny, przynajmniej dla widza nieobeznanego z tajnikami produkcji filmowej, a okazuje się, że jest bardzo skomplikowany technologicznie. Trzeba było złożyć kilka filmów w jeden, żeby widz miał wrażenie takie, jak powinien mieć. Ponieważ w tym filmie dialog jest strasznie ważny, tekst jest bardzo istotny, to jest swoistego rodzaju partytura, tam nie może być żadnych odstępstw, w związku z tym jakiekolwiek niedociągnięcia technologiczne przeszkadzałyby w odbiorze treści filmu. W jaki sposób zdobyli Państwo finansowanie na realizację tego filmu? Kadr oczywiście zawsze używa własnych środków, które siłą rzeczy ma ograniczone, ale także posiłkowaliśmy się pieniędzmi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dostaliśmy spore dofinansowanie, ale tak jak powiedziałem, skomplikowaność filmu, mimo że wygląda na film kameralny, a w związku z tym konieczność zapewnienia dużego budżetu, zmusiła nas do poszukiwania pieniędzy na rynku. Stąd też znaleźliśmy innych koproducentów, w tym takich jak Agora S.A. czy Opus Film. Szczególnie Agora weszła pokaźną kwotą finansową i zachowała się tutaj jak taki prawdziwy producent, koproducent. To znaczy przekazała nam środki finansowe i oczekiwała na zakończenie produkcji filmu. Czy Państwo jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć mieliście wpływ na to, jak artystycznie będzie wyglądał ten film, czy to jest zupełnie wizja pana Marka Koterskiego i Państwo się z nią zgodzili? To jest zupełnie wizja Marka Koterskiego. Mieliśmy od początku pełną świadomość, że jest bardzo trudno coś na Marku wymusić, ponieważ jest to reżyser taki, który bardzo długo pracuje nad swoim projektem. Proszę zauważyć, że Marek robi film raz średnio na 4-5 lat. W związku z tym są to projekty bardzo przemyślane, wypracowane i jemu bardzo trudno i jest dla nas zrozumiałe rozstać się z jakimiś pomysłami swoimi. Film porusza bardzo delikatne kwestie relacji męsko-damskich, no i jest jakby takim wsadzeniem tak naprawdę kija w mrowisko. Jak pan myśli, z jakim odbiorem ten film spotka się w Polsce? No, liczymy na pozytywny odbiór, na dużą widownię, przede wszystkim na ten żelazny elektorat Marka, ale myślę, że także ten film zobaczą inni widzowie, którzy niekoniecznie widzieli poprzednie filmy Marka Koterskiego, dlatego że traktują o pewnych uniwersalnych sprawach, takich jak relacje damsko-męskie i może wywoływać w niektórych kręgach pewne zaniepokojenie. Niemniej jednak ten film obejrzany od początku do końca może się okazać, że zupełnie inne przesłanie niesie ze sobą niż na początku mogłoby się wydawać. Czy oprócz Polski zdecydowali się Państwo, czy będą Państwo dystrybuować ten film również w innych krajach? Tak, będziemy próbować. Oczywiście nie jest to sprawa prosta, ponieważ żeby sprzedać tak skomplikowany produkt jak film, no to musi być jeszcze ktoś, kto chce ten film kupić, prawda? Więc to nie jest takie proste, ale robimy po to filmy, żeby były oglądane nie tylko przez polską publiczność, ale także przez publiczność innych krajów. Problem jest na tyle uniwersalny, że myślę, że znajdą się chętni do zakupu tego filmu poza granicami kraju. Już ten film został przetłumaczony na język angielski, co jak myślę jest dla pani oczywistym, nie było prostym zadaniem dla tłumacza, bo język Adasia Miałczyńskiego jest bardzo skomplikowany. Nie jest to prosto przełożyć, oddać tę melodię w innym języku niż polskim. Baby. Baby w ogóle są jakieś inne są jakieś zupełnie.